podręcznikach do historii przedstawiany jako nobliwy dżentelmen w smokingu, w rzeczywistości wybitny chemik, autor ponad 40 patentów, który w wyniku dziejowej zawieruchy został prezydentem II Rzeczpospolitej. Tym razem w ramach cyklu Wielcy Polacy Nieznani Wynalazcy przedstawimy Ignacego Mościckiego, ojca polskiego przemysłu chemicznego. Niewiele brakowało, a Mościcki nigdy nie zostałby chemikiem. W 1887 roku w ręce niespełna 20-letniego Ignacego trafia broszura o suchej destylacji drewna. Choć Mościcki nie przepadał za chemią, stwierdził, że to będzie dobra inwestycja w przyszłość. Wszak w jego rodzinnym majątku nie brakowało lasów. W ten sposób Mościcki rozpoczął studia na Politechnice w Rydze. W Rydze rozpoczyna się jego zaangażowanie polityczne. Wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej Z, a potem sam zakłada swoją organizację, która staje się w roku 1890 sekcją marksistowskiego proletariatu. Po aresztowaniu kierownictwa organizacji, pod wpływem Michała Zielińskiego, Ignacy szykuje zamach bombowy na generała gubernatora Warszawy, Josifa Churko. Spisek wykryto. Na szczęście Mościcki zdołał zbiec do Londynu. Udał się tam ze świeżo poślubioną żoną Michaliną, co ciekawe kuzynką Ignacego, przez co sam ślub musiał być poprzedzony dyspensą papieską. Na emigracji Mościcki imał się wielu zajęć. Rzeźbił w drewnie, był pomocnikiem fryzjera, stolarzem, producentem i sprzedawcą kefiru, by w końcu zostać zecerem. Na tym stanowisku spisywał się tak dobrze, że działacze PPS-u rozważali go jako następcę Stanisława Wojciechowskiego przy wydawaniu robotnika. Do współpracy z Piłsudskim jednak nie doszło. Obaj panowie nie dogadali się w kwestiach finansowych. Mościcki został więc w Londynie. A tak niewiele brakowało, aby Mościcki zastąpił Wojciechowskiego, tak jak to było 30 lat później, w fotelu prezydenta. Choć nad Tamizą rodzina Mościckich zmagała się z niedostatkiem, Ignacy nie rezygnował też ze styczności z nauką. Zaocznie kształcił się w Technical College w Finsbury i czekał na polepszenie swojej sytuacji. Szansa na to znalazła się już w 1897 roku, gdy za sprawą znajomych Polaków otrzymał propozycję pracy na uniwersytetach w belgijskim Liège i szwajcarskim Fryburgu. Wybrał Szwajcarię, gdzie przeprowadzał eksperymenty na potrzeby wykładów profesora Józefa Wierusza Kowalskiego. Korzystając z jednego z najlepszych laboratoriów, prowadził też własne badania, m.in. nad syntezą tlenków azotu w łuku elektrycznym czy właściwościami mechanicznymi i elektrycznymi szkła. Pierwszym osiągnięciem Mościckiego było opracowanie metody zapobiegania parowaniu okien, polegającej na zastosowaniu hermetycznie połączonych dwóch szyb, takich, jakie niemal każdy z nas ma w swoim domu. Jego talent dostrzegł świat przemysłu, a ten, ze względu na wyczerpywanie się złóż saletry chilijskiej, musiał opracować nową metodę uzyskiwania związków azotowych. Problem ten rozwiązał Mościcki, który odkrył, jak uzyskiwać kwas azotowy z powietrza i wody. W tym celu skonstruował i opatentował szklany kondensator wysokonapięciowy, którego wartość wyceniono na 1 000 000 franków. Mościcki kontynuował badania w zakresie elektryczności. Do jego osiągnięć należało wynalezienie sposobu zabezpieczania sieci przewodów elektrycznych przed niszczącym działaniem wyładowań elektrycznych, co natychmiast zastosowano w całej Europie. Przedstawione przez niego na Kongresie Elektrotechników we Fryburgu widowisko, w trakcie którego wywołał 100 sztucznych piorunów na sekundę, trwale zapisało się w historii elektryfikacji. W
Fortuna nie okazała się jednak łaskawa dla Mościckiego. Norwegowie szybko znaleźli tańszy sposób na produkcję kwasu azotowego. Mościcki, będąc człowiekiem honorowym, przekazał prawa do swoich patentów inwestorom. W ten sposób został bez środków do życia, ale szybko znalazł nową pracę. Zajął się projektowaniem i produkcją kondensatorów oraz bezpieczników, które ze względu na wysoką jakość stosowane były w całej Europie. Jego urządzenia znalazły się m.in. w nadajnikach zainstalowanych na wieży Eiffla. Mościcki nie rezygnował też z badań nad pozyskiwaniem kwasu azotowego z powietrza. Odkrył jeszcze tańszy i wydajniejszy sposób jego otrzymywania. Z inspiracji Mościckiego powstały fabryki we Fryburgu, Neuhausen i największa w Schipis. Kwas azotowy zaczęto tam produkować na masową skalę. Fabryki zaopatrywały nie tylko cały szwajcarski przemysł chemiczny, ale też inne państwa europejskie. Niejako przy okazji Mościcki opracował technologię syntezy cyjanowodoru, wkrótce również wdrożoną do produkcji. Dzięki tym patentom zgromadził spory majątek. Wówczas wraz z żoną i czwórką dzieci zamieszkał w willi Mont Blanc u podnóża Alp. Wkrótce miał jednak wrócić do Polski. W 1912 roku Mościcki przyjmuje ofertę pracy z Politechniki Lwowskiej i trafia do Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii Technicznej. Nie obyło się jednak bez komplikacji natury formalnej. Okazało się bowiem, że mimo wielkich osiągnięć naukowych, licznych publikacji i patentów, Mościcki nie posiadał kwalifikacji do objęcia funkcji profesora. Politechnikę w Rydze porzucił przed obroną pracy dyplomowej, a studia uniwersyteckie we Fryburgu, mimo zaliczenia wszystkich przedmiotów i napisania pracy doktorskiej, nie zakończyły się nadaniem tytułu ze względu na zaangażowanie Mościckiego w badania nad kwasem azotowym. Problem szybko rozwiązano. Mościckiego mianowano profesorem technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. Mościcki za swoje pieniądze wykupuje całe wyposażenie laboratorium fryburskiego i pakuje ważącą kilkanaście ton aparaturę do kilku wagonów kolejowych. Z takim ładunkiem udaje się do Lwowa. Prowadzenie wykładów sprawia mu pewne trudności. Wiele lat poza Polską powoduje, że po prostu nie zna polskiej nomenklatury naukowo-technicznej. Początkowo czyta wykłady z kartki, ale szybko staje się jednym z najbardziej cenionych wykładowców. Prezentuje bowiem wiedzę teoretyczną przez pryzmat tego, czego nauczył się w trakcie wieloletniej pracy w przemyśle. Już 3 lata po powrocie z emigracji zostaje dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej. Wybuch I wojny światowej mocno odbił się na losach Mościckich. Politechnika została przekształcona w szpital wojskowy. Zajęcia nie odbywały się, więc Ignacy nie otrzymywał pensji profesorskiej. I tak miał szczęście, przecież w związku z niedoszłym zamachem z czasów studenckich wciąż figurował w rejestrze przestępców politycznych. Jednak po 20 latach o jego burzliwej młodości mało kto pamiętał. Szwajcarskie oszczędności Mościckiego szybko się skończyły. Pomoc przyszła z nieoczekiwanej strony. Do Ignacego zgłosił się właściciel gorzelni, który chciał, aby chemik pomógł mu otworzyć fabrykę produkującą chloroform, powszechnie stosowany jako środek do narkozy. Mościcki zgodził się. Opracował metodę uzyskiwania chloroformu z alkoholu. Ostatecznie ze względu na ofensywę państw centralnych do budowy fabryki nigdy nie doszło. Ignacy otrzymał jednak pokaźną zaliczkę, która pozwoliła mu przetrwać wojnę. W tym czasie Rosjanie proponują Mościckiemu ewakuację z ogarniętego wojną Lwowa i lukratywną posadę w przemyśle zbrojeniowym. Profesor, jak przystało na gorliwego polskiego patriotę, odmówił. Jeszcze w czasie wojny Mościcki zainteresował się galicyjskimi złożami ropy naftowej i gazu ziemnego. Wraz z innymi badaczami Politechniki Lwowskiej założył Instytut Badań Naukowych i Techniki Metan. Spółka szybko zaczęła przynosić duże zyski, a Mościcki sam wydał wiele patentów związanych z przemysłem naftowym.
Odzyskanie niepodległości i związana z tym odbudowa kraju postawiła przed profesorem Mościckim nowe wyzwania. W 1922 roku zostaje dyrektorem w poniemieckiej fabryce karbidu i azotniaku w Chorzowie. Uruchamia ją niemal od zera. Niemcy po plebiscycie na Górnym Śląsku zabrali ze sobą całą dokumentację i część aparatury. W czerwcu 1925 roku Mościcki zostaje rektorem Politechniki Lwowskiej, a rok później obejmuje też stanowisko profesora Politechniki Warszawskiej. Nie rezygnuje również z zarządzania zakładami azotowymi w Chorzowie. Państwo polskie potrzebowało kolejnych zakładów azotowych. Wybrano na lokalizację okolice Tarnowa. W ten sposób na terenie wsi Świerczków i Dąbrówka Infułacka powstały największe w Polsce zakłady azotowe. Mościcki w związku z tym, że po przewrocie majowym został prezydentem RP, nadzór nad ich budową przekazał zięciowi, Tadeuszowi Zwisłockiemu. Ten doskonale wywiązał się ze swojego zadania. Wokół zakładu powstało kilka osiedli zbudowanych specjalnie dla pracowników azotów. Kadra kierownicza zamieszkała w 12 okazałych willach z ogrodami zaprojektowanymi na wzór dworków szlacheckich. Obok powstawały budynki dla pracowników administracyjnych i robotników. Całość na cześć prezydenta nazwano Mościcami. No to jak było z tymi Mościcami na samym początku, jak one powstawały? Najpierw powstały projekty na deskach kreślarskich w Warszawie. Tam inżynierowie, architekci opracowali zarówno założenie fabryki, jak i tej dzielnicy mieszkaniowej, w której się teraz znajdujemy. Za tą inicjatywą zaczęli do Tarnowa przyjeżdżać inżynierowie. Początkowo było ich 8, w kolejnych latach 24 czy 29, później liczba ta wzrastała. Byli to wysokiej klasy specjaliści, którzy ukończyli najważniejsze uczelnie techniczne na świecie, przede wszystkim we Lwowie, a później w Wiedniu czy w Monachium. Ludzie świetnie władający językami, którzy oprócz tego wszystkiego wielkiej wiedzy takiej technicznej i zawodowej posiadali wielki entuzjazm, bo bez tego entuzjazmu nic by się nie udało. Oni tutaj przyjechali, tutaj nie było zupełnie nic. Początkowo mieszkali w barakach drewnianych. Później te baraki zostały zastępowane budynkami murowanymi. Znajdujemy się teraz jakby w samym centrum, w sercu Mościc. Obok willi dyrektora fabryki znajdują się dwa domy dla wicedyrektorów. A przestrzeń między tymi obiektami a zakładem zajmują domy kadry inżynierskiej. Czyli w zasadzie ten cały zespół budujący to miejsce, wszyscy byli w bezpośrednim sąsiedztwie i w pełnej dyspozycyjności dla dyrektora fabryki. Po 1926 roku Mościckiego pochłonął prezydencki blichtr. Pozostała jednak w nim dusza wynalazcy. W momencie, kiedy przeniósł się do Zamku Królewskiego, zaczęła mu doskwierać słaba wentylacja. Rozpoczął więc pracę nad aparatem do produkcji górskiego powietrza, czyli odpowiednika dzisiejszych klimatyzatorów. Ostatecznie jednak obowiązki głowy państwa spowodowały, że zarzucił ten pomysł. W tym czasie nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu prawa do wykorzystywania wszystkich swoich patentów.
17 września 1939 roku Mościcki opuścił kraj i nigdy do niego nie wrócił. Najpierw udał się do Rumunii, a później, wykorzystując fakt posiadania szwajcarskiego obywatelstwa, osiadł we Fryburgu, a potem w Genewie. Jego życie zatoczyło koło. Ze względu na brak środków do życia, wrócił do pracy w laboratorium.